Azo, dzień dobry, witam kolegów hodowców. Korzystając z okazji, że przyjechałem akurat do Roberta, chciałbym kolegom przedstawić po prostu parę gołąbków, które już teraz siedzą na jajkach, i przedstawić niektóre gołębie, ponieważ dużo hodowców pyta się właśnie o gołębie z linii 101, z których Robert powiedział, że to są niby najlepsze gołębie, ale jest tu wiele innych, tak samo jego braci, sióstr, które są tak samo dobre, ale wiadomo, koledzy słyszeli, że 101, no to najwięcej kolegów słucha. Robert sam powie tutaj, jak to wszystko wygląda. Robert Kasulka, co zagrał w tej 101 linie? Ja, 101 jest die Schalllinie, bo to jest Schall, ursprünglich ist eigentlich Abgekürte. Das heißt Winterjunge. Das ist der Halbbruder Winterjunge. Und die Linie ist bei mir, das waren die Besten eigentlich, was heißt Besten, das ist alles gut. Aber die sind sehr gut. Also es ist alles hier. Hier zum Beispiel Englisch 613, hauptsächlich Knoak 613. Also ja, und die andere, also ja, Geschwister von der 101. Schauen wir da noch an, den 872 ist super, aber hier zum Beispiel Dicke, hier ist auch ein Englisch 613. Mhm. Knopf, hier ist super Weibchen, Tochter 020, hier 349, überragend, also sind super Tauben, hier auch. Marca, jajka już leżą gołębi, niektóre się wykluły. Chcielibyśmy przedstawić kilka gołąbków, żeby po prostu hodowcy zobaczyli, bo wiele hodowców zamówiło te gołębie. No i pewnie są ciekawi, jak to się wszystko rozwija. Hier sitzen noch auch Originalreglack, Original, kommt vom teuersten Vogel. Aha. Bei der Versteigerung von Reglack. Hier, 961, super Vogel. Hier ist mein absoluter, muss ich sagen, Top-Vogel mit. Kommt auch aus der Linie vom Grasen 45. Aha. Ist Vater, ein Vogelflieg 2011 in Holland, 4 Erste in einer Saison. Super Vogel, Wahnsinn, also flügel und tunt. To jest gołąb właśnie, kilku hodowców już w Polsce ma. Właśnie jego dzieci leciało w Holandii cztery pierwsze. A sam osobiście też nabyłem jednego gołąbka. Naprawdę fajny gołąb, super szybkie skrzydła. Także niektórzy hodowcy, którzy po prostu zamówili też tego gołębia i już mają w Polsce, mogą mogą sobie zobaczyć. Nicht nur vier erste, einen dritten, einen neunten, alles in einer Saison. Väterlicherseits kommt er aus Grasen 45 und mütterlicherseits kommt er noch aus Original Jansen Extra Oak. Aha. Extra Oak ist wieder bei 65, junge Raket. Also, das ist also die beste Linie von Jansen. Tak gołąbek wygląda. To jest on, ich sag Widoga 65. Sprich Knoak 613. To jest alles diese Linie. Das sind die besten Jansen-Tauben gewesen. Robert mówi, że nic lepszego już z gołębi Jansen nie ma jak te gołębie. Naprawdę rewelacja. Kilku kolegów właśnie, znaczy dwóch kolegów nabyło właśnie po tym gołębiu, bezpośrednio gołębie. Ja osobiście też mam trzy takie gołąbki, naprawdę świetne w ręce, typowo sportowe ptaki. Tutaj na przykład siedzi też oryginalny de Klaak. Robert, kannst du zeigen die O właśnie, ten nakrapiany gołąbeczek. Sein Vater war der teuerste Vogel auf der Versteigerung. Ja. Über 30.000 Euro. Tego akurat ojciec był najdroższym gołębiem na sprzedaży gołębi de Klaaka, czyli to jest wnuk klasa 45. Tak jak mówimy, jego ojciec był najdroższym gołębiem na sprzedaży po śmierci de Klaaka. To jest oryginalny gołąb de Klaak. Tak wygląda ten ptak. Oczy szklak, jak większość gołębi de Klaak. Ten gołąb ma numer, to nawet nie widzę, jest 00, Fabian? To jest von 2000 noch, ja. A więc 2000 rok.
Po tym gołąbku też koledzy mogą nabyć, jest po prostu, wielu kolegów nie wiedziało, ale po tym gołąbku jest jedna para w Polsce, jedną parę tutaj Robert rozprowadził i jeszcze dwie pary można nabyć w tym roku. A u góry, a kannst du te oben, das ist so Sonn oder Bruder, Hundetanz. Bruder oder eins. Ten gołąbek Szali to jest dokładnie brat 101. Robert mówi, że tego. Z diesem Vogel hat der österreichische Meister, Wieser Otto. Einige Tauben, also super. A więc w Austrii kolega jego, Otto, ma po nim właśnie gołębie rewelacyjnie lecą, tak samo jak po 101. To jest jego rodzony brat. Tak samo dobry, naprawdę te gołębie Robert gwarantuje za jakość. Es sind Tauben, die in Schweden 800 km ohne Probleme erste fliegen. 800 km, nie tak jak koledzy myślą, że de Klag gołębie lecą tylko blisko. Te gołębie de Klag, Robert gwarantuje, 800 km lecą, są to gołębie twarde. Można zobaczyć w ręce, nie mogę go nawet złapać za dziób. Szarpie się ten gołąb. Naprawdę świetny. Typowo sportowy ptak. To jest pełny brat 101. Okay, hat schon Eier? Ja. A więc gołąb siedzi też już na jajkach. Zaraz Robert pokaże właśnie. Też z tej pary. No, są, widać, są pełne, zależone jajka. Da ist ein Engelinknop dran. Und die Weibchen ist was? Engelinknop. Samiczka jest wnuczką Knoka. Też bardzo ładna samica. Super Weibchen. Die 373 ist Schwester zu 374. Aha. Zelle 1 vom... Super Weibchen. Bardzo ładna samica. Piękną barwę, tak jak gołębie de Klag. Większość hodowców właśnie woli takie gołębie, najbardziej tej barwy, jasno nakrapiane. Wiadomo, że wszystkie nie rodzą się takie, ale jest to większość. Głowa gołębia de Klag. Piękna samica. Zdrowa. Fajna. Naprawdę. Kompaktowy gołąb. Out von dieses Paar. Direkt von diesem Paar. Z tej właśnie dokładnie pary właśnie, który jego kolega miał. De unten. A, ty. Tutaj mamy następnego gołębia. Jest noch Engel 613. To jest tak, też wnuk 613. Piękny ptak. To jest Engelmann, my Enkel, oder? Nee, das ist Engel, der kommt auch doch, das 613. To jest dokładnie po siostrze, po córce 613. Ist tak. Bei den letzten Zuchtauben nicht mit fotografiert. Aha. No, habe ich nicht. Ostatnim razem nie fotografowaliśmy tych gołębi. Jest dużo gołębi, które nie są sfotografowane. Tak wygląda, że tak. Gołębie są piękne, naprawdę piękne. Troszkę teraz zgubiły na masie. Wiadomo, że ganiały samice i tak dalej, mnie jadły. Ale nadal, ale gołębie są w super kondycji. Tak wyglądają. Piękny gołąb de Klag. Skrzydło. W ten sposób. Wygląda. Super. Was haben wir noch? Und der Hund denn? Was ist? Das ist Mannheim. Das ist super Vogel. Kommt aus 349. Mutter ist noch ganz alles geklackt gut. Das ist in meinen Augen eine Wahnsinnstaube. Das ist najstarsza baza. Gołębi de Klag. Ten ptaszek, samczyk. Patrz on Aja auch? Ja, ja. Też wszędzie jajka i naprawdę. Wie viel so procent hast du so die Eier gut so befruchtet? Fast 90, über 90. Also 90% jajek jest zalężonych. Także der Flügel. Piękne skrzydło. Einzigartig. Wahnsinn. Super Ptaszek. Das sind Tauben, also da fängt für mich eine ganze Taube an oder die Klagtaube. Tak, te gołębie powinny wyglądać. Jeżeli ktoś ma Jansen gołębie, to tak dokładnie powinny wyglądać te gołębie. Tego typu. Tak gołębie wyglądały u właśnie de Klaga i tak te wyglądają. Dokładnie ten typ gołębi.
Niektórzy hodowcy mówią, mam deklaka, ale te gołębie jakieś dziwnie wyglądają. Jeżeli chodzi o typ, ta głowa musi być taka ścięta. Tak te gołębie miały deklak. I mają nadal tu Roberta. Naprawdę są utrzymane super. Ich habe von deklak die besten Linie bekommen und die habe ich auch wieder in Linie weitergezüchtet. Und auch der Typ ist wichtig. Tak jak Robert mówi, one były hodowane na ten typ i na tą linię, jak deklak właśnie mówił i dlatego one są po prostu tego typu, nie były żadne inne gołębie krzyżowane. Wiadomo, że były wybierane najlepsze i gołębie, nie wszystkie się rodziły takie, ale w tej chwili po 20 latach hodowlanych te gołębie wyglądają tak, jak wyglądają właśnie. Ten wasystas? Auch-Henkel. Bardzo dużo gołębi jest właśnie wnuków 613. Super, jest. Ja. 0 von 10. Aha. Z 10 roku gołąb. Tak samo wnuk 613. Taki sam w ręce. Piękny ptak. Zobaczyć. Super. Typ tak samo, taki sam gołąb. Widać po głowie. W ten sposób wygląda ptaszek. Bardzo ładny gołąb. Wenn ich schon blaugenoppte Jansensee oder blaugenoppte Deklak, dann blutet mir das Herz. Da kann ich nur lachen. Robert mówi, jak widzi Janseny, Szeki, jakieś dziwne, to boli go serce po prostu, co ludzie wygadują, co nie mają. Po prostu takich gołębi nie ma i nigdy nie było. To są tylko pojedyncze naprawdę egzemplarze, gdzie coś się zdarzy. Teilweise angeboten wird, ist schon eine Frechheit. Hat mit Jansentauben oder die Klacktauben nichts zu tun. Dokładnie, Robert mówi, że te gołębie nie mają nic wspólnego z gołębiami Jansen. Takich gołębi po prostu nie było. Był tylko pojedynczy gołąb u Jansenów i u Roberta też jest tylko jeden gołąb, który takie coś daje, a ludzie, większość mają jakichś mazanych, dziwnych gołębi, które nie mają nic wspólnego. Diese tam was ist? Englisch extra. Hamburg schon. To jest direkt de Klack, oder? Nein, es ist aus meiner Tochter 630. Also, Reide sind Tauben. Sind Vogel von jetzt vom Herbst, kennst du? Ja, ich kenne diese Taube. Also, to jest gołąb właśnie z jesieni. Er ist vom Herbst. September, Oktober ist er. Es ist dasselbe so die Schalli-Linie, oder? Genau. Auch wieder. 101 Linie. Kommt aus Tochter 101. Also, on jest po właśnie córce 101. Sieht man hier. Piękny ptaszek. Eine Feder geschmissen. Wiesz, to można patrzeć. Jedno pióro dopiero wyrzucił ten ptaszek. Jest piękny. W barwie widać, że przebija tutaj barwa szali, także... Junge Taube. Ja, to jest mały gołąb. Patrz, on auch so... Super Weibchen. No, ten gołąbek też już jest w celi po prostu i... Tak jak Robert mówi, te gołębie niczym się nie różnią od tego samego 101. To jest ta sama linia... Einfach charakter Tauben, die Jansen Tauben. Tak, tak. Mają fajny charakter te gołębie, fajnie się zachowują. Nie ma tu, możemy spojrzeć, nie ma żadnych jakichś strachliwych gołębi. Wszystkie siedzą, patrzą się, to jest cecha tych gołębi. Nie ma jakichś tutaj gołębi strachliwych. Następny gołąbek. Engel Grasson 45. To jest wnuk 45. Auch junger Vogel von 12. Z 12 roku. Muszę powiedzieć, że właśnie z Krasa 45 kilka gołąbi właśnie koledzy nabyli, między innymi też na Mazurach. Rewelacyjnie leciały te gołębie, nie będę mówił nazwiskami, ale ci, którzy mają, to wiedzą dokładnie. Super. Ten gołąb jest sparowany akurat z córką 101. Bo hast du die Tochter? Zaraz możemy zobaczyć, ona siedzi na jajkach. Piękny gołąb de Klack. A to jest właśnie córka 101. To jest para tych gołębi. Tak są właśnie skojarzone. Super. Piękne skrzydła gołębi, naprawdę. Super. Tauben sind perfekt in der Hand. Ta samica jest idealna. Absolut. Also, wie du gesagt, sam jest tak samo. Was da manchmal angeboten wird, ist schon sträflich. Nie. Dokładnie. Naprawdę gołębi utrzymane idealnie. Zresztą ja się łatwo hoduję, bo naprawdę te gołębie odzwierciedlają się właśnie super zdrowiem.
Bardzo ładna samiczka. Idealna w ręce, muskularna. Piękne oczy. Te gołębie właśnie, no, ciężko trzyma się, bo szarpią się, ale naprawdę fajna samica. Młodziutki gołąb, piękna. A trafi. Jo. Z der Tochter vom 020. A to jest córka 020, oryginalna. Z tej Mutter zu Vogel der vier erste Pflicht. Aha, to jest matka do tej samiczki, która leciała 4 pierwsze. Die gute Taube um 020, oder? Ja. 020 jest Audimax aufgekürte Gehlogger. 020 właśnie był z trzech najlepszych linii właśnie Janssen. Bestes Janssen-Blut. Najlepsza krew Janssen. Piękna samica. Głowa. Super ptaszek. Możemy zobaczyć. Właśnie te gołębie są wszystkie jednego typu. Oczy są bardzo podobne. Zresztą koledzy, jak oglądają na naszych gołębiach, tam jest strona, to te gołębie są bardzo podobne. Nic nie było wybierane, oczy czy coś, a są identyczne. Widać, że to jest to jednorodna linia gołębi. Bruder von ihr zieht bei Kollegen von mir, Kollege Jürgen Altrichter, schon zweistellige, absolute Spitze. Der hat auch von 101 was, Söhne und Töchter. Kollege właśnie otrzymał od Roberta z tej samicy i tak samo jest super zadowolony. Gołębie lecą naprawdę w regionie super dobrze, w samej czołówce, także naprawdę fajne ptaki. Następny gołąb to jest oryginał też de Klerk. Oryginał de Klerk. Też mogą koledzy jeszcze z tego gołębia nabyć. Gołąb jest piękny. Wenn ich sage oryginał de Klerk, dann heißt es direkt von de Klerk geholt. Robert mówi, jak mówi, że oryginał de Klerk, to die andere sagen immer oryginał de Klerk, dann sind sie oryginal. Dokładnie, jak ludzie mówią, że oryginalny, to jest oryginalny gołąb, a nie, że ludzie mówią, że oryginał de Klerk, a nigdy de Klerkiem nie był oryginalnym. To jest gołąb bezpośrednio od de Klerka. Wiadomo, że to już jest gołąb starszy, ale naprawdę też fajny, piękny gołąb. Tak te gołębie wyglądały u de Klerka. Super ptak, super charakterem. Widać, piękny ptaszek. Naprawdę. Jest, wie alt ist? 2003. 2003 rok tego gołębia. Sind die letzten Tauben 2003. To są ostatnie gołębie z 2003 roku, jeszcze jakie były do nabycia. Piękny ptak. Okej. Okay. Mowa it again. Was ist das? Kommt aus Engelknauk, mal Engelgrassel 45. Hoi. Super Weibchen. Das ist an diesem jungen Vogel. Młoda samiczka. Jak ona wygląda. Piękna. Ptaszek i skrzydło. So, Vater ist? Engel Knok. Ojciec jest wnukiem Knoka. Ist gezogen Engel Knok, ma Engel Gras 045. Aha. Mutter ist noch original de Klerk. Matka jest oryginalnym de Klerkiem. Und linie? 045. Gras. Te gołębie są naprawdę super. Das sind diese Mittagertauben, diese Rakett. Ganz leicht gehämmert. Das sind die Tauben, das sind die echten Tauben. Tak jak Robert mówi, z linii Rakett mają tylko leciutkie takie łezki, można powiedzieć. Widać tutaj takie przebicia gdzieś niegdzieś lekko nakrapiane. To charakteryzuje te gołębie, chociaż nie wszystkie takie wychodzą, ale jednak niektóre ptaki właśnie w ten sposób wychodzą. Piękne ptaki. Und von Charakter die Tauben sind ruhig. Ja, ja. Ich hier sehe, okay, cut. Jeszcze pokażemy tutaj kilka gołąbków z tego segmentu. Was ist das? Das ist Engelgras 045. To jest wnuk 045, tak samo krasa. Tak wygląda ten ptaszek. Bardzo ładny gołąb. Hast du schon Junge von dieser Linie? Nee, Eier. Aber von letztes Jahr war. Letztes Jahr, absolut. Also,
Die Tauben sind absolut spitze. Er selber fliegt selber damals als Jungvogel gespielt, volle Preiszahl. Ten gołąb leciał wszystkie konkursy jako młody, później już był. Wiadomo, Robert nie lotuje. Później już był zamknięty do rozpłodu i takie. Merks. To jest linia Merks. Seine Mutter kommt noch. Seine Mutter ist eine Doppel-U-Engländerin, junge Merks. A więc jego matka jest podwójną samicą z Merksa z dwóch stron, także nic lepszego nie może być. Wszystko to, co stare Janseny. To Dike. To jest ulubiony gołąb Roberta. Ale Engel 613. To jest wnuk, tak samo 613, Dike. Też jako młody leciał. Die Flieg auch so bei Jungflug, oder? Ja, aber auch der Jährige war der gespielt. A ja. War gut. Jährige. Ja. Jako roczny latał. Super. No i do teraz już nic więcej nie leci. Na razie jak Robertowi czas pozwoli, będzie znowu lotował. Bo większość hodowców pyta się, dlaczego Bauer nie lotuje i tak dalej. Po prostu nie lotuje, bo nie ma czasu. Wychodzi o 5:30 do pracy, wraca po 17:00. Stąd lecieć, każdy z hodowców wie, że to nie jest taka prosta sprawa, trzeba gołębie przygotować i tak dalej. To jest z syna Knoka, ten gołąb pochodzi. Und Weibchen war? Tochter 613. Und matka tego gołębia była rodzoną córką 613. Tak wygląda, że tak. Kann ich gucken? Ciężko utrzymać te gołębie. Piękny ptak. Te gołębie właśnie, niektóre z tych gołębi mają brązowe oczy. Większość, 90% gołębi to jest szklak, ale niektóre zbawiają się. To jest. A w tej chwili jest sparowany wnuk razy wnuczka 613. Tam jest ta para. Użyjemy go. Und ten was ist? Krasne. Krasne 45. Z tego gołąbka właśnie 0,45. Oryginalny syn Krasa. Z tego gołębia akurat już w tym roku, no niestety hodowcy już nie nabędą. Wiadomo, gołębie są zamówione na 2015 rok. Na 2015 rok jest jeszcze tylko dwie pary. Jak jakiś hodowcy będą reflektować, to no mogą się jeszcze zapisywać, jeżeli coś będzie na drugi rok, bo nie wiadomo jak to tam pójdzie. Na razie płodzi gołąb, nie ma problemu, jajka są zapłodnione, także wszystko na razie jest w porządku. Tego gołębia miałem. To jest 13 jary alt. Ja, te. Noch. To jest 13 jary alt. 13 lat jest po prostu stary, ale muszę powiedzieć, że miałem go jakieś, ja wiem, z 2 miesiące temu w ręce, to teraz naprawdę gołąb jest, powiedzmy szczerze, no śliczny. Wtedy nie wiem, co było przyczyną, że był troszkę szuplejszy, ale teraz to jest normalnie armata i gołąb jest śliczny, naprawdę z dobrej kondycji, upierzenie fajne. Tu hast du noch Tochter, oder? Kannst du zeigen die Tochter? Hama, jeszcze pokażemy oryginalną córkę Krasa, to jest syn. Oryginalną córkę. Jeden gołąb jest tylko syn oryginalny u Borgmansów. Robert ma 3 takie gołębie, a wnuków o wiele więcej. Pokażemy teraz córkę oryginalną Krasa 45. Robert, kannst du die Tochter zeigen? To jest oryginalna córka, tak samo Krasa 45. Tak wygląda ten gołąb. Naprawdę bardzo mało gołębi. Proszę, to jest tylko jedno białe lotko. To się zdarza właśnie u tych gołębi. Ale to są ewenementy. Aha, właśnie będzie teraz. Robert mówi, że jest krótko przed zniesieniem jaj. Robert, was denkst du, wie viel solche Tauben so direkt so Sonne und Tochter sind in Europa? Boah, nicht mehr viel. Ich schätze 3-4 vielleicht noch. Tak jak Robert aber mówi, vorsichtig. Może to, ja, całkiem delikatnie. Robert mówi, że tych gołębi jeszcze jest może 3-4 w Europie i to jest wszystko z Krasa 45. Wiadomo, że to są gołąbki już leciwe, ale samiczka jest piękna, piękna w ręce. W tamtym roku wziąłem właśnie jedną z jej córek. Także no naprawdę klasa gołąb i mówię, już unikaty. Ciężko już dzisiaj takie gołębie uzyskać.
naprawdę kosztują bardzo dużo, ale są naprawdę wartościowymi ptakami. Nie był to przypadek, że z krasa właśnie te gołębie były tak drogie. Was jest to Owen? Są 101. Tutaj właśnie jest następny syn 101. Ten gołąbek szali. To jest z tamtego roku. Z tamtego roku miał być samiczką, no okazał się samczykiem, ale to też jest, nie jest źle. Także te gołębie tutaj u Roberta naprawdę. Here is nowa siostra 101. To jest następna siostra, ta na dole samiczka nakrapiana. To jest tak samo siostra rodzona 101. Tak samo dobry gołąb. Hast du schon junge Egeln geflickt von dieser Weibchen? Nein. Ja, schon, fliegen. Schon. Absolut, spitze. Also, super. Z tej samej strony. Aber noch den Vogel soll sie. W tym roku jeszcze nie ma jajek. Jest widać troszkę już taka przygarbiona, także lada moment jest, będą jajka. 101 linie, also und 613. To jest jej partner, ten niebieski samczyk. I to jest linia 101. Razy ta samica, także że to jest. Was ist unten? Der Schali ist auch 101. Tu jest następny gołąb. Schali. 101 mal Merks. To jest linia 101 razy Merks. Tak to, to jest sparowane w tej chwili. Sporo jest tych gołębi szali w gołębiniku i naprawdę, jeżeli hodowcy chcą nabyć właśnie z tych gołębi, bo niektórzy tylko się upali na samego 101. Ale jak Robert mówi, te gołębie są tak samo dobre jak on sam. Also gesagt, die von nicht so nur von 101, sondern die Sonne und doch okay. Die selbe Taube. Alle. Was aus 101 oder die, aus der Linie, ja. Aus dem alten 941 kommt, ist überall super. In Schweden 9 erste. Także Robert mówi, że jest. In einem Jahr, zwei Vögel. W jednym roku właśnie dwa gołębie leciały rewelacyjnie. Właśnie u Szwecji. Sieben. Siedem razy. I to nie tylko, że leciały, bo w Szwecji wiadomo nie mamy dużo hodowców, ale ten Elofson leci z całym kluczem. Tam leci Norwegia, Dania, Szwecja. To jest cały klucz. I te gołębie, co ciekawe, nie jak u nas w Polsce, tylko lecą co tydzień z innego kierunku, także lecą raz z południa, raz z północy, raz ze wschodu. Te gołębie radzą sobie wyśmienicie, czyli orientacja tych gołębi musi być bardzo dobra. To na tyle, koledzy. No, żegnamy się i powitamy się, jak znowu gołębie.